Moje uszanowanie, Pabianiczanie. Co ja narobiłem? O rany! Gdy słuchałem tego wszystkiego, co się dzieje w naszym mieście po moim ostatnim wideoblogu, doszedłem do wniosku, że chyba trochę przesadziłem. Kilka minut, a przyczyniłem się do tego, że zmieniła się koalicja w naszym mieście. Prezydent, wiceprezydent rezygnuje. Nasz ulubieniec Krzysiu Ciebiada ogłasza wszystkim w koło: nie będę robił w takim razie geotermii, jak nie chcą, to nie będę jej robił. Rezygnujemy, miałem dużo planów, miałem mnóstwo korespondencji, prezydent tego nie chce pokazywać, więc ja w takim razie nie zrobię wam tej geotermii. Zamknijmy już ten projekt tej geotermii, bo wiem, że jej nie będzie i jej nie ma. Natomiast w tej chwili mamy problem, ponieważ grupa trzymająca władzę, 12 radnych PiS, którzy mają większość w tym mieście, postanawiają nagle, że nie będą wspierać prezydenta i przechodzą do opozycji. Ale opozycją trzeba umieć być. A mam wrażenie, że pierwszy egzamin niektórzy niestety oblali. Ale zacznę od tego pozytywnego wydźwięku ostatnich wydarzeń w mieście. Prezydent ogłasza radnym, mieszkańcom, że nasze miasto jest jedną z najmniej zadłużonych gmin w Polsce. Dzięki temu, że musieliśmy się borykać z planem B, nie mamy długów takich, jakie są charakterystyczne dla innych miast. I właśnie w tym momencie chciałbym wam, Pabianiczanie, nakreślić jedną bardzo ważną rzecz. Gdy ja byłem radnym, przez 8 lat borykaliśmy się z problemem szpitala. Szpital miał ponad 100 milionów długu. Pamiętam ten dzień, kiedy wierzyciele ogłosili, że dłużej czekać nie zamierzają, że miasto ma natychmiast spłacić im długi, ponieważ oni w tym momencie kończą wszelkie odrzekania tego długu i jest natychmiastowe zobowiązanie do zapłaty. Co się dzieje? Rząd ogłasza plan B. Przyjeżdża wtedy minister Kopacz i postanawia mediować z wszystkimi wierzycielami. Mam przyjemność być na tym spotkaniu. Przyjemność to zbyt duże słowo, na pewno nietrafione, ponieważ przejście przez szpital, idąc korytarzem wtedy wzdłuż szpaleru pielęgniarek, lekarzy, pamiętam jak dzisiaj ich spojrzenie, pamiętam jak wyzywali mnie od mędy, mówili o tym, że radni nie robią nic, żeby ratować szpital. Pamiętam to spotkanie, gdyż wtedy ważyły się losy 800 pracowników tego szpitala. Pamiętam to spotkanie, bo wtedy minister Kopacz siedziała przez kilka godzin i mediowała przy naszym udziale z wierzycielami. Powiedziała wtedy wprost: nie wyjdziemy stąd, dopóki się nie dogadamy. I dogadali się na tyle, że wierzyciele wstrzymali ten dług, a rząd zaproponował nam plan B. Plan B, który przez niektórych do dzisiaj jest wyszydzany, mówiony, że nie mogliśmy robić inwestycji. Tak, nie mogliśmy robić inwestycji. Nie mogliśmy, ale ze 100 milionów nagle zrobiło się 10 milionów. Wtedy, będąc radnym, pamiętam jak rozmawialiśmy sobie na korytarzach z radnymi innych grup radnych z lewicy, z prawicy, z PiSu, wszyscy mieliśmy to samo. Jak wspaniale będzie miała następna kadencja. Jak bardzo radni następnej kadencji będą mieli ułatwione zadanie. Bo my borykaliśmy się z kilkudziesięcioma milionami, które musieliśmy uwolnić miasto. A oni będą mogli myśleć o tym, na co czekają mieszkańcy. O inwestycjach. O tym, żeby to miasto wyglądało lepiej. Będą mogli się chwalić nowymi inwestycjami i mówić: to my żeśmy zrobili. Nasze 8 lat tak nie wyglądało. Myśmy też chcieli mieć boiska, też chcieliśmy inwestować w infrastrukturę, ale nie mogliśmy. Plan B wymagał od nas tego, żeby zacisnąć pasa, ale dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Dzisiaj otwiera się przed tym miastem naprawdę duża szansa. I nagle 15, w połowie października zeszłego roku, radni jednogłośnie idą za tym, żeby postawić na obligacje. By skończyć z planem B, byśmy spłacili ten plan B i by miasto mogło znów inwestować. Dziś po raz kolejny słyszymy o temacie obligacji. I co się dzieje? PiS przechodzi do opozycji. Na szczęście tak się składa, że są w naszej Radzie radni PiSu, którzy naprawdę wiedzą,
co to znaczy być samorządowcem. Szanowni Państwo, pozwolę sobie czytać ich nazwiska, bo zasłużyli na to. Katarzyna Miękina, Andrzej Żeligowski, Bożena Kozłowska, Iwona Marczak, Wojciech Wójtowicz, Monika Cieśla, Adam Kaczorowski, Jarosław Lesman. Rewelacja. Szanowni radni, zdaliście egzamin z samorządności. Nie partyjniactwo. Nie wazelina, którą trzeba się smarować tylko i wyłącznie po to, by spodobać się komuś wyżej. Bycie w opozycji nie znaczy przekreślać wszystkie rzeczy, o których mówi prezydent. Bycie w opozycji to mówienie takimi słowami, by prezydent wiedział, w jaki sposób ma realizować swoje założenia, by wsłuchiwał się w głos opozycji. A nie mówienie nie, tylko po to, by zaistnieć, by powiedzieć nie. Zdarzyło się jednak 5 radnym, by mieć odmienne zdanie. Zwołali konferencję, zaprosili media i mówią: szanowni Państwo, Pawielice! Chcemy ogłosić, że obligacje to nie jest dobre wyjście. I okej, może nie jest dobre wyjście, może macie lepsze. Ale koledzy, panie Piotrze Różycki, a nie, jesteśmy po ty na ty, tutaj wszyscy, Piotr Różycki, Rafał Madaj, Tadeusz Peliksiński, Antoni Chodak i Sławomir Szczesio. Panowie, jeżeli uważacie, że te obligacje są złe, to miejcie jaja i podnieście rękę, że jesteście przeciw. A nie w najważniejszej uchwale w całej waszej kadencji wy się wstrzymujecie od głosu. Jak można wstrzymać od głosu w takiej uchwale? Całe nasze miasto zasługuje na te inwestycje. Niektóre na tej liście ja bym mocno się zastanowił, czy je realizować. Wspomnę o jednej, Grzesiu, oczywiście mówię do Mackiewicza. Grzesiu, na miłość boską, po co nam bus dla Mosiru? Oczywiście, ktoś zaraz powie, że tam są piłkarze, których trzeba zawieźć na trening. Ilu? Ilu jest tych piłkarzy? Co przez ten tydzień będzie robił ten bus? Jak raz w tygodniu zawiezie? Kto będzie ich woził? Kolejny etat? No to może trzeba było komuś z PiS dać ten etat, to by byli nie byli w opozycji. A tak, sytuacja jest następująca. Mamy inwestycje i lepsze, i gorsze, i nagle głosowanie. No bo skądś trzeba wziąć pieniądze na to. Więc prezydent proponuje obligacje. 5 z PiS-u ma inną propozycję. Co powinni zrobić Piotrek, Rafał, Tadek, Antek i Sławek? To proste! Powinni zagłosować przeciwko obligacjom. Ale nie. Ich plan był inny. Wstrzymajmy się od głosu. Pokażmy Krzyśkowi Ciebiazie i wszystkim tym takim mocarzom z PiS-u, że my to się potrafimy przeciwko Krzyśkowi postawić. Bo taką będziemy opozycją. Co już się mówi, to my co innego. Chłopaki, nie można nie wiedzieć, czy obligacje są dobre, czy złe. A wstrzymanie się od głosu jest brakiem wiedzy. Dlatego moja rada dla wszystkich radnych. Szanowni koleżanki i koledzy, fantastycznie jest być radnym, gdy jest tak niewiele długu. Fantastycznie jest, gdy prezydent nie pochodzi z żadnej partii. Bo sytuacja jest dosyć klarowna. My działamy dla dobra Pawianic, prezydent również działa dla dobra Pawianic. Wtedy to dobro Pawianic naprawdę będzie naszym udziałem. A dziś sytuacja jest taka, że za dużo w tym wszystkim jest polityki. Ci, którzy zagłosowali za tymi obligacjami, naprawdę mi zaimponowali. Mam nadzieję, że ich wyborcy obejrzą tego wideobloga i docenią, że rzeczywiście mają reprezentantów w mieście, którzy robią do tego miasta jak najwięcej. Pozostała piątka. Chłopaki, moja propozycja. Mniej napinek. Mniej napinek, więcej miłości do tego miasta. Tym bardziej, że znam wielu z was i wiem, że potraficie zrobić bardzo wiele dobrego. Wielu z was działa tak dla tej rady, jak ja nie potrafiłem. Ja nie potrafiłem tak dobrze zapraszać na dyżury, jak robi to Antek Chodak. Na pewno nie mam takich zasług dla tego miasta, jak pan, przepraszam, jak Sławek Szczesio. Nie mam. Nie zrobiłem tyle dla tego miasta.
Większość z was jest rodowitymi mieszkańcami. Ja nie! Ja jestem łodziakiem, który tu przyjechał się mądrze. Ale wy teraz macie ogromną szansę. Macie coś, czego ja nie miałem. Macie możliwość inwestowania. I dlatego zachęcam was. Mniej napinki. Więcej samorządności. A ty, Grzesiu, zastanów się przy następnym budżecie obywatelskim, co zrobić, żeby takie busy nie przechodziły. Moje uszanowanie, Pawianiczanie.